zaczęła mieć problemy z jedzeniem. Przestawała mi ssać. Mimo tego, że przybierała 250-300 gram tygodniowo, jak na takiego maluszka, to jest naprawdę dużo, była bardzo zdrowa i miała świetny apetyt, nagle przestała jeść w ogóle. Ciągle płakała, odwracała się od piersi. Po konsultacji z lekarzem, z położną, która nas jeszcze w tym czasie odwiedzała, dostawaliśmy informacje typu: no wie pani co, no chyba wygląda to tak, jakby jej mleko z piersi nie smakowało. I z nami zaczęliśmy drążyć temat, ponieważ no nie braliśmy pod uwagę tego, że coś, co ma leczyć, może zaszkodzić. Zaczęliśmy sami szukać i znaleźliśmy odpowiedź. 18 lipca tego roku, kiedy Zuzia zmarła po 2 miesiącach oczekiwania na przeszczep serca, szczepionkę tą, która jej zaszkodziła, tą, która ją podano w wieku 6 tygodni, wycofano.